Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym materiale z Binding of Isaac. Troszeczkę ściszyłem audio gry, żebym nie musiał przekrzykiwać jej właśnie. A my skaczemy na kolejny poziom piwnicy, choć tym razem już to nie będzie piwnica. Bo poziom trzeci to już jest coś innego, proszę bardzo, same przykre rzeczy się zdarzały w życiu Izaaka do tej pory, a jeszcze własna matka chciała go zamordować w ofierze. Aj, do tego musiał uciekać nagi do piwnicy, ale nie, choć w sumie nie, już nie jest taki nagi, ma te majtki po mamie. O kurde, no nie. Nie zagłębiajmy się bardziej, wejdźmy tutaj. Dwie złote skrzynki, ja nie mam żadnych kluczyków, niestety, a złote skrzynki wymagają kluczy, więc zostawiamy to pomieszczenie. Jak jakiś kluczyk się pojawi, to wtedy tutaj się cofniemy. Co to jest? O kurde, nie, nie, nawet nieważne co, ważne jak strzela, strzelało masakrycznie. Aha, jeszcze jest drugie tutaj. Szyt. Aaaa! No kurczę, jakim cudem to mnie trafiło. No ale dobra, mam cztery serduszka teraz, więc jeżeli uda mi się przejść ten poziom, to uzupełnią się. Teraz tak, co robiły czerwone, kiedy się je zabijało? Eksplodowały? Moment, dobra, to wejdź w moje łzy, proszę. No jeszcze parę i będzie po tobie chyba. No dostałaś, czy nie? No patrzcie, jak kurczę wymyślnie unika, ale dobra, jest bombka w gratisie, super. Co jest z prawej strony? Jest trotyl, dobra, wysadźmy to. O kurde, źle. Chodźcie tutaj. Ej, nie, chodźcie tędy, wszyscy na górę. No kurczę, wszyscy na górę, no nie. Aaa, nie słuchają. Dobra, muszę załatwić tego jednego gościa. I to załatwić go szybko, bo mi psuje plan, psuje mi koncepcję. No chociaż jednego. Aaa, udało się dwóch, no, ale miało wyjść czterech. Słabo. Ej, dobra, mogę przez to przejść? Pewnie. Dobra, mamy jeden kluczyk. Jakby co do skrzynki. Co to jest? A, to ten! O kurczę! Bardzo blisko siebie rozstawione te trzy krople krwi. Przynajmniej podejrzewam, że to jest krew. Równie dobrze to może być wino, barszcz, cokolwiek, co ma czerwoną konsystencję i barwę. Jest wszystkiego czerwona konsystencja, Piechol? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu twój język się zapędził, wybaczcie. Ej, dobra, ale po nim. Spoko. Nawet nie chcę wiedzieć, co tam leży, co po nim zostało, bo wygląda dosyć jednoznacznie. Nie, wcale nie. Wygląda bardzo wieloznacznie. Dobra, co robią te? Aha, szarżują. Dobra, ale no, z szarżującymi przeciwnikami chyba już wiem, jak trzeba się bawić. Chyba. No, przynajmniej z kupą mi się udało. Może nie inaczej będzie z tymi. Bo one są jeszcze troszeczkę wolniejsze od shitu z poprzedniego materiału. No, chodź. O kurczę, no nie tak agresywnie, Izaak, nie tak agresywnie. Dobra, ostatni. Dobra, pięknie. Pół serduszka. Lepszy rys niż nic. Tu na dole będzie sklep. Nie, tam nie idziemy. Może tu na górze znajdę jakieś szczęście. Pół serduszka. Dobrze, spoko. Aha, a to na środku są kolce. Bym w to wszedł, no to pół serduszka bym stracił. No, więc trzeba uważać na takie pułapki właśnie. O kurczę. Zawężony obszar mojego możliwego poruszania się będzie... Oj, kiepsko, ale już myślałem, że zgarnę tą kropelkę, na szczęście nie. Dobra, ej, poszło lepiej niż myślałem. Jeszcze dodatkowe bomby, spoko. Co to za duszek? Spectral Body. Czyli mamy już dwóch kumpli. Jednego, nie no, w sumie dwa power-upy. Zwiększony zasięg łez. Ej, on też strzela, no wreszcie, jakiś przydatny kompan. Bo tak właściwie nie wiem, co robi ten diabełek, czy tam nietoperz. Ten, który pragnie mojego życia. Ale w sumie zebraliśmy już niezłą ekipę. Może się uda przejść. The Binding of Isaac Rebirth. Kurde. Ej, szczerze ucieszyłbym się. Bo jeszcze mi się to nie udało. A każdy lubi stawiać sobie wyzwania i później dociągać je do samego końca. Z pozytywnym skutkiem. O, no. A, pięknie. Cholera. Ej, tam się można dostać. Jest na to sposób. Trzeba wysadzić ten kamień. Znaczy siłą eksplozji. Wsadzić go tam w dziurę, żeby utworzył mostek. Proszę bardzo. W ten właśnie sposób. I teraz mamy dodatkowe serduszko. Cholera, ale dobra, znikające kolce. Tylko po co, jak tam nigdzie nic nie ma? Tam zapewne jest w ścianie gdzieś ukryte przejście, które trzeba wysadzić za pomocą bomby. Ale nie, nie marnujemy w ciemno. Idziemy do góry. Trzeba grać z głową. Nie, no to chyba nie będzie żaden problem. O, a może jednak? Choć nie, no w sumie zmasowany ostrzał łzami, choć nie wiem, czym duch strzela.
Powiedzmy, wyglądał na zmartwionego, może też są takie spektralne łzy. A cholera wie. Ale na przykład jak po tą bombkę się dostać, która tam była, to tego kompletnie nie wiem. O kurde, dobra, wezmijmy bomby. Moment, nie takie bomby. O proszę bardzo, za pomocą przedmiotu. Tylko żebym sam w nie nie wszedł. No, dobra, ktoś zginął? Zginęli wszyscy, ale to było dobrze wymierzone, choć totalny fuks oczywiście. Jak to ze mną bywa. No dobra, mamy 4 serduszka, 2 bomby. Jakieś tabletki. Pretty fly. Aha, czyli po prostu mucha krążąca nam koło ucha. Słabo, ale dobra, uderzamy z takim zestawem. Gerdy. Czyli kupa mięcha, przynajmniej tak wygląda. Będzie naszym przeciwnikiem, ale jest masywny. Ej, co to za jabłuszka? Co to jest? Dobra. Ach, kurde, prawie mnie zgarnął. A właśnie, moment, czy jak nie topesz zgarnie łezkę, to jest coś tam, kropelkę krwi. No kurde. Dobra, jak ja zgarnę, to wiadomo, że spadają serduszka. Ale czy jak zgarnia też mój kompan, to czy tak samo ja cierpię? Czy cierpi kompan na swoje własne konto? No tak by było sprawiedliwie, ale kurczę, no, nikt nie powiedział, że musi być sprawiedliwie. Tylko fajnie by było, gdyby tak było. Ej, dobra, dobra. Widzę jeszcze tutaj te czerwone są samonaprowadzające, czyli lecą tam, gdzie ja jestem. Ej, dobra, ale póki co chyba dobrą taktykę na niego przyjąłem. Takie delikatne okrążanie z delikatnym ostrzałem. Też nie za długo w jednym miejscu. Dobra, dobra, żeby coś nie urosło. Kurczę, no właśnie, nie za długo w jednym miejscu, a stałem jak debil. No dobra, dalej, rozwal to, rozwal. No, mówię, że strzela. Muchami. Aha, no dobra, z tym sobie poradzimy. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra. Po tym jak on strzela, mam sekundę czy dwie, żeby się zrewanżować łzami. A on pierdzi muchami. No dobra, nie no, co to nie wiem, co to jest za analna fiksacja wśród twórców tej gry, no ale ej, serio, wcześniej kupa, teraz tutaj coś pierdzi. No co jest grane? Ja wiem, że to z pozoru jest prosta gra, ale czy ona musi być prostacka? Ej, nie, dobra, nie jest prostacka, bo jeszcze nie przyszedłem. O kurde, no dwa, tylko serduszka, no nie, nie, no nie, no nie chcę tutaj polec, no nie. Nie, 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 spokojnie, nie, rozwalimy go, rozwalimy go. Uda się, na pewno się uda. No, o, jakim fuksem tego uniknąłem, nie wiem, nie wiem, ale udało się, no dobra, dalej, dokończ go, dokończ go. No dokończ go, jest, o. Dobra, pięknie, ale i tak muszkę trzeba rozwalić i tego pomidorka, jeżeli to jest pomidorek. No, teraz oficjalnie koniec. Szminka. Szminka pewnie też po matce. Znowu zwiększony zasięg. Okej. Okay. Ale przydałoby się uzupełnienie serc. Kurczę, nie, dobra. Może kolejny poziom przyniesie jakieś serduszka. Jak widzicie, szminkę też widać na ustach, to wcale nie jest krew. Czyli ma majtki swojej mamy i ma też jej szminkę na ustach. No, ładnie. Aha, i to nogi mamy, właśnie. No wygląda na taką masywną, żeby być właścicielką takich właśnie nóg. Dobra, tam nie schodzimy na dół na pewno. Dobra, uderzmy tutaj na zachód. Okej. Okay. Po co? O, shit! Ale szybkie! Nie, 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 mogę tu zginąć. No, o, fuks, fuks, fuks. Szczęście mnie uratowało teraz. Moje własne szczęście tylko. Garbate, jedna szczęście. Aha. Duża kupa rozwala się na dwie mniejsze. No w sumie mogą się domyślić, to jest wręcz logiczne, że tak się stanie. No, no, no dalej, na dwie mniejsze, poproszę. No, no, no. A, idealnie. No i teraz po prostu zalewa z łzami i będzie z wami spokój. A to właściwie już tylko z tobą. Proszę bardzo. Okej, okay. Oprócz monety nic tu nie było. A ja poświęciłem pół serca, niedobrze. O Holender. O shit! Ale dobry unik. No, no musicie przyznać, że ten unik przed muchami był dobry. O, ej, tu też. O kurczę, udaje się. Ej, ej, stop, 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 czarne eksplodują? No dobra. To nie jest czas na rozkminę, to po prostu muszą być szybkie decyzje, szybkie ruchy. Bum! No kurczę, no któraś... Aha! Takie coś się stało, widzieliście to? Eksplozja wywaliła mnie na drugą stronę drzwi. No to ładnie. Jeżeli coś tam dla mnie zostało, to chyba już przepadło, ale zaraz spróbuję się cofnąć tam. Może coś leży dla mnie. No nie, no kurde, co? Co? Nie! Nie, wezywaj bomby. Nie, ale głupota, bo nie mam gdzie uciec, no nie! No. Proszę bardzo.
Tak właśnie płaci się tutaj za głupotę. I z powrotem Basement 1. No niech to gęś kopnie. Dobra. Jeszcze raz, chociaż przejdźmy poziom piwniczny. Mam jedną bombkę. O kurde, ej, was nie widziałem. No i wszystkie upgrade'y poszły. Zostają łezki na swoim ze swoim kiepskim zasięgiem. Nie ma ducha, nie ma nietoperza. W sumie tęsknię tylko za duchem, bo on coś robił. Nietoperz niestety tylko fruwał. Ale proszę bardzo, co to jest? Róg? My Little Unicorn, Temporary Badass. Aha, czyli można się w jednorożce zabawić. Krótkotrwałe, ale można. Dobra, ale sprawdźmy to. Nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić, więc można to przetestować teraz. Bam! O kurde! Ej! Jak gwiazdka w Super Mario. To będzie przydatne. A tutaj widzę kartę Tarota, więc ją też weźmy. Numer 14, Temperance. Co to daje? Aha, przyzwałem maszynę, która zamienia zdrowie na pieniądze. Zresztą legenda głosi tam na tej maszynie na górze, że tak się właśnie dzieje. Nie, to nie korzystajmy póki co. Co? Tylko jedna podwójna mucha? Aha, no właśnie, podwójna. Okej, okay. A to było wszystko? Serio? Już mam kluczyk? Nie, tu na dole jest sklep. Tak przeczuwam, nie wiem co tam jest. Po prostu przeczuwam, że tam jest sklep, więc tam nie idźmy. Okej, okay, jedno serduszko jakby, co? Okej, okay, po walce z bossem. Zajrzymy tam. Bankowo, a tymczasem... Na kogo tym razem trafimy? Larry Junior! Okej, okay, widzieliście? Znowu tam była kupa. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że oni tu właśnie za sobą zostawiają. Tak, już miałem przyjemność walczyć z Larrym Juniorem i jego bratem bliźniakiem o innej maści tylko. Maści, czyli kolorze. Okej, okay, no o fuck! No właśnie, przez jedną z ich kurczę niespodzianek, zresztą pozostałości po nich, musiałem spotkać się z tą paszczą twarzą w twarz. No i straciłem pół serduszka. No dobra, mamy coś na nich. Ej, w sumie już jeden się rozpadł. Może nie będzie to źle, może nie będzie to źle. Naprawdę gra nie należy do prostych. Mimo tego, że naprawdę prosto wygląda i ma proste sterowanie i ogólnie proste zasady w sumie. Ej, już? Nieźle. Może jestem lepszy niż myślałem? Nie, no i to mówię tuż po zgonie. Okej, okay. Dobra. Ale fajnie jest mieć wiarę w swoje umiejętności. Zwiększone obrażenia plus dodatkowo jeszcze zasięg. Ej, świetnie, świetnie. Niestety nie potrzebuję serduszek. Później jak będę ich potrzebował, już nie będę mógł się tutaj cofnąć, niestety. Dobra. Piwnica numer 2. Basement 2. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? A tym razem pójdźmy w prawo. O kurczę, chyba to był błąd. Nie lubię tych pająków. Ej, ale popełnił samobójstwo, widzieliście to? Widocznie on też samego siebie nie lubił. Dobra, ugaśmy go. Stan agonalny trzeba było skrócić. Ej, no, pięknie. Bombka w nagrodę. A dalej udajemy się w prawo, czemu nie? Na wschód. Jak to mówi w kawale? Co, na zachód, za chlebem? Nie, na wschód, za wódką. Dobra, dalej, pół serduszka na później, ewentualnie. No, chyba tu się przyda, bo diglety naprawdę robią robotę. Potrafią w każdym możliwym miejscu się pojawić, nawet tak blisko, ale ej, ten umarł dosyć szybko. Ten też. Jednak zwiększone obrażenia dają radę. Aha, to nie są przeciwnicy, tacy typowi, ich nie można pokonać. Trzeba ich ominąć. Ej, mam kluczyk, dobra, jakiś power-up się przyda. A może kumpel? Wygląda jak kumpel. Co to jest? Punching bag. Scapegoat. Ej, no cześć. Jesteś przeciwnikiem? Nie. Okej. Okay. A jak wyjdę stąd, to pójdziesz za mną? Grzecznie? Pewnie. Ej, dobra, a wejdź w to. Aha. Dzieje mu się krzywda, ale ponadto chyba nic. No ej. To po co mi taki kompan? Ale w sumie może będzie niczym bodyguard zgarniał na siebie strzały przeciwników. Ej. To było dobre. Okej, okay, szybko, szybko. Ej, a moment, moment. Czy właśnie to, z czym teraz walczę, to nie jest jakaś powiększona wersja tego, co ja mam? Zakąpana? Ej, ej, ej. To jest całkiem chyba trafna obserwacja, Pierchol. Aha, no dobra, no ale tak się podnieciłeś trafną obserwacją, że zgarnąłeś łezkę na pejsku. Krwawą łezkę. I pół serduszka poszło. Ale na szczęście tam jest pół serca, bo nawet całe, więc cofnijmy się w te pędy. Ale jeszcze zahaczmy to o dół mimo wszystko.
Może coś ciekawego tutaj jest. Oj, było za blisko. Za mało bomb, żeby się tam dostać. Ale w sumie... A szlak, dobra. No. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo tam czarny pieniążek naprawdę jest wart więcej. O całe 5 więcej niż zwykły złoty, co jest troszeczkę dziwne. No fuck, no. Ale dobrze mnie nie dziabnęło. Taki fuks. Dobra, po lewej tutaj. Tak, po lewej, jasne. Powiedział po lewej, poszedł na prawo, ale za to kompan posłuchał. Moment, czy mam kamerkę podłączoną dalej? Mam. Więc może przez mikrofon usłyszał, ale nie, stop. Zanim pójdziemy tam dalej do bossa, zajrzyjmy jeszcze tutaj po lewej stronie, co się czai. Dobra, włączmy może o to. I rozwalmy wszystkich, jak leci. No i pięknie. Bez uszczerbku na zdrowiu się to udało zrobić. Jakby co, pół serduszka jeszcze tam jest. No, mogę jeden cios od bossa przyjąć na klatę. Choć w sumie wolałbym bardziej, żeby ten cios przyjął mój kompan. Już, w sumie dwóch zapłakanych, jeden ze strzykawką w ramieniu. Nieźle. Okej. Okay. Dobra, na co teraz trafimy? Monstro. Szczerze, boss, na którego najczęściej trafiałem ze wszystkich, więc znam troszeczkę jego... Oj. Tok poruszania się chciałem powiedzieć, że znam jego sztuczki, ale okazuje się, że nie, bo kurczę, już jedno serduszko całe straciłem. Fuck! Ja rozumiem, że jest w drugiej piwnicy, a im dalej w piwnicy, tym trudniejsi bossowie. Już więcej zdrowia mają i tak dalej, ale... Bez przesady, no z tym walczyłem z 5 czy 6 razy już wcześniej. O kurde. Daleko chlapie tą krwią, bardzo daleko. Za daleko, jak na mój gust. Ej, właśnie, ej, on się skupił na... Na punching bagu, czyli na worku treningowym. Na takim worku, w którym lutujesz pięściami, kiedy chcesz rozładować stres, albo trenujesz boks. Jest dużo możliwości. Ej, dużo serduszek i power up. Zdrowie i szczęście. Czy szczęście tu ma jakiś realny wpływ? Nieźle, nieźle. Dobra, wskoczmy jeszcze tylko, kochani, i ja w tym miejscu będę kończył ten materiał. Jestem jeszcze dostał prezent, perukę, super, ale został wyśmiany. Ani jednego pozytywnego wspomnienia chyba nie ma ten dzieciak, ani jednego, to jest troszeczkę straszne. Nie, dobra, trzymajcie się, kochani, pozdro, cześć, hej!